Hejka, moi kochani, witam Was serdecznie w środę. Chciałam się z Wami przywitać. O, właśnie przychodzą mi wiadomości od jednej z Was. Dominika, pozdrawiam serdecznie. Chciałam się z Wami przywitać. Jestem po bardzo ciężkiej nocy, bo Emilia wczoraj po kąpieli dostała takiego kataru, że chyba po tej jeździe do 19 była ze mną na zewnątrz, na polu, po prostu na podwórku. Ja sobie tam sadziłam, przesadzałam, trochę plewiłam. Mam też coś tu nagrane, więc Wam wrzucę w tym filmie. Ona sobie jeździła wózkiem swoim i woziła w nim Fitka. Był bardzo, bardzo zadowolony z tego powodu. Wcześniej byłam też na wywiadówce u Filipa. No to z wywiadówki nie mam nic. No i w nocy zaczęło się. Brian źle się poczuł, bolał go brzuch, bolała go głowa, no i zaczęło się z wymiotami. Także koło północy matka biegała od jednego do drugiego dziecka, bo Emilia krzyczała, że ma zatkany nos i nie może spać, bo nie mogła oddychać. Wiecie, jak u dzieci małych oddychanie ustami. A Brian zaczął wymiotować, więc też słabo. Także po takiej nocy jestem. Ale nic się nie dzieje. Emilia została w domu, już jest z katarem lepiej. Zainhalowałam ją. Nie wiem, czy to nie jest alergia, bo ona miała odstawione syropy na alergię i już się kontaktowałam z panią, czy możemy jednak wrócić do tego, no bo Emilię mocno przypiliło. A ona była wczoraj, właśnie mówię, do 19 ze mną na zewnątrz, więc myślę, że coś tam, no teraz pylą, kwitną różne krzewy, drzewa, nawet trawa, więc myślę, że to nasiliło jej alergię. I właśnie to jest powodem tego. No także do przedszkola wróci dopiero po majówce, no ale Emilia ma urodziny swojej koleżanki i chciałabym, żeby ona poszła na to. I ja myślę, że to jest alergia, no ale zobaczymy. Czekam na odpowiedź pani doktor, czy mogę podać właśnie te syropy przeciwalergiczne, bo chciała zrobić jej przerwę, zobaczyć, jak ona się ma bez tych syropów. Więc to tak, Brian już się dobrze czuje. W zasadzie to on zmiotował tylko raz, no ale tak dość mocno i już mu było fajnie. O właśnie, zrobiłam sobie właśnie dzisiaj nowe paznokcie. Nie, ten kolor jest skłamalny. One są naprawdę mocno różowe. Tutaj widzicie, jakby były malinowe i różowe. Wcale nie są takie. Przekłamuję kolory, bo to są mocne neony. Dwa różne mocne neony. To tak dlatego tutaj te paznokcie są różne, ale nie aż tak. Bo to są neonowe, a nie malinowe. I co? Jadę też jeszcze dzisiaj odwieźć sukienkę, podarować sukienkę, którą widzieliście w ostatnim zakupach z Lumpeksu. Jedna z Was, też moja widzka, serdecznie pozdrawiam, nie będę tu mówić, kto o kogo chodzi, ale jadę się z nią spotkać i podaruję jej właśnie tą sukienkę, bo bardzo jej się spodobała na mnie, jak mówiłam, jest za duża. Ja chciałam ją sprezentować całkiem innej osobie, no ale tutaj dziewczyna pisała, że bardzo jej się spodobała. Odezwała się do mnie na Messengerze, umówiłyśmy się i jadę się z nią spotkać. Niech się dziewczyna cieszy z tej sukienki. To jest jej stylowa. Mówi, że jest zachwycona po prostu, także nie ma problemu. Podjadę i oddam jej, żeby mogła się nią cieszyć. Także tak, chciałam się z Wami przywitać. Pamiętajcie o łapkach w górę, bo ostatnio było naprawdę lepiej. Dziękuję Wam serdecznie, z całego serducha za tę każdą łapkę i życzę Wam miłego oglądania. Drugi raz zabieram kurtki zimowe do szafy, tym razem dzieciaków. Mam nadzieję, że już więcej nie będę ich znosić na dół. Także wiosno przybywa i takim wielkim echem, wielkim słońcem. A kurteczki będą za rok. Choć w sumie Emilii to ja nie wiem, ale Filipa myślę, że tak. On akurat miał z rezerw.
taką zieloną i bardzo dobrze nam się spisała. A Emila miała tą, którą Wam pokazywałam, jak kupowałam. O, słuchajcie, naklejka. Ona jest tutaj od początku, jak sobie kupiła, nakleiła i tak chodziła z tą naklejką. Także tak, zanosimy do szaf. Kochani, kawa niemal dopita, bo już tam widać dno. Przyniosłam sobie jeszcze czekoladkę, co by sobie osłodzić to życie. W butelce też piję moją wodę. Ja Wam mówię, picie w tych butelkach to jest genialne, bo ja naprawdę pamiętam o tym, żeby pić wodę i wtedy jest mi po prostu, ja się dużo lepiej czuję, jak się dobrze nawodnię. Jeśli chodzi o obiad, to tutaj mam grzybki, tu mam kapustę kiszoną, tutaj mam taką malutką główkę zwykłej kapusty, także będzie bigosik. Tu jeszcze mam marchewkę, jakieś takie resztki po prostu warzyw. Skroję sobie cebulę, lekko ją podduszę. Ja sobie tak mrożę pasatę, jak nie zjem, znaczy wiem, że nie zjemy całej, że całego słoika dużego butelki w sumie, bo to jest w butelce. Nie wykorzystam, to sobie właśnie tak mrożę do słoiczków. No i teraz właśnie ona mi się już prawie rozmroziła, jak widać. Także tak, zabieramy się za gotowanie, bo to już późne godziny. Nawet mój pies zgłodniał, mi tutaj wcina, zmywarka skończyła myć. Pranie się już suszy, drugie się pierze, także czas, żeby pomyśleć o tym, żeby był obiadek. A taki obiadek to będę miała choćby z dodatkiem jakiegoś tam mięska, bo oczywiście do tego też mam kiełbaskę, boczek, mam też nawet taki spory kawał schabu, więc zabieram się za bigosik. No jak mokre, to trzeba cząsnąć, nie? No pewnie. Spadnie ci na głowę. Deszcz. Już nie ma deszczu. No to jest bałagan. Na całego. Coś... I jęczące dziecko w tle. Sałata. Trawsko. I trochę kopru. I więcej trawska. No, bo żółtkiewka to chyba w liście idzie. Ja nie wiem, czemu to tak właśnie. Ale dobra, może się zawiąże. Jest nadzieja. A tu nie dzieje się nic. Nic się tu nie wypuszcza. To było ujęcie, nie do internetu. Język po samą brodę. Wraca. To, ślimaka zobaczyłaś? Nie, tak. To. Zrosną. Piękne. A wiesz, że nie będziemy mieć pustaków? Bo jest nadzieja, bo tutaj wychodzą nam tulipany. Tu odbija nasza trawa, widzę. O, jest, wreszcie. Już, kochanie, zaraz zobaczę. Widzicie? U nas tutaj kwiatki rosną. Tak, tu o, widać. A tu widoki, czyli piwonie. Myślałam, że mąż mi zniszczył, ale przewijają. Tylko, że one tutaj będą miały mało słońca i nie wiem, jak to wyjdzie. Emila, nie wolno mi niszczyć mojej trawy. I zobaczcie, jak ona się przebija. Nawet przez kamień. Wszędzie wyłazi. O, no, tu nam wychodzi coś. Tak, ty nam chcesz, wiem, co chcesz pokazać. Nasze kwiatki, no. Żółte. Widzisz? A jeszcze żółte będą. Fidek, nie wejdź. Faktycznie będą żółte jeszcze. Był tu, no trochę już zniszczył, to nic. Nie wolno, Emilka, żeby... On sobie też ogląda. Wiesz, ładnie i tam będą nasze tulipanki. Super. I tu będą tulipanki. I tutaj będzie kwitło drzewko. To jest chyba ta jabłonka rajska, chyba tak. No, będziemy widzieć, ile z tego zakwitnie. Chodzi nam tu łapami. Fidek, patrz pod nogi. Dobra, patrzył, o prawie patrzył. Emilia wypatrzyła pszczołę. Widzicie pszczołę? A tu. Na tulipanku co siedzi, na? Tu ja nam coś kwitnie, pięknie. Narcyzy jeszcze są. Ptaszki słychać. Ale zobacz, ile tu będzie. Każdy z nich ma pępca. Widzisz? Czy teraz kwitnie? Będziemy piszczeć z radości. A tu? Nie znerwowaliśmy pszczoły. Tu też będą, ale o proszę bardzo, ślimor już siedzi. Ślimory, wszędzie są ślimory. No niedobrze, bo potapadały. Tu trzeba będzie przyciąć. Taki obchód. Ten pan też robi obchód. No.
Ale pięknie. Chodź, zobaczymy lilię, czy wychodzi. Jaką lilię? Tutaj, ja wiem, gdzie jest lilia. 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 Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu koło tego kija jest, ja już ją widzę z daleka. Co to jest lilia? O, tu. Widzicie, jest lilia, ale już ślimaki były na niej, biedaczek. Teraz zobaczymy tam, z drugiej strony poszukamy. No i tak, ja sobie zostawiam zawsze, żebym wiedziała, gdzie jest. O, zobaczcie tu. Widzicie, jak odbiło ładnie. Tak sobie zostawiam, żebym wiedziała, gdzie jest ta lilia, gdzie wyjdzie. I tu były dwie zostawione. Ale chyba z tego nic nie będzie już. Dzień dobry. Ohoho. Nie, to zgniło chyba. A nie, jest. Jest, widzicie? Jest jedno. O, jest i drugie. No dobra. A, i matce się już pysk cieszy z takich małych rzeczy. Emila, chodź, pokażę ci to. Nie ma opcji, muszę wam to coś pokazać. Zobaczcie tu. Już widzicie? Proszę bardzo. Oszaleli. Wzięła wózek. Swój wózek. Nie wykipruj go. Jak fajnie. Nie wiem, kto jest bardziej zadowolony. Co to jest, córeczka? Aha, dobra. Pięknie się bawią. A ja sobie mogę plewić. W ostatnim filmie mówiłam wam o tym, że mój lubczyk bardzo słabo odbija i proszę bardzo, byłam w Biedronce 5,80 za taką, powiem wam, że sporą doniczkę tego lubczyka. Ja teraz to wezmę, nie wiem, jak lubicie zapach lubczyka, to ja się tutaj mogę. Jeśli lubicie, to właśnie mówię 5,80 w Biedronce, ja go teraz zrzetnę, zamrożę sobie. Ej, słuchajcie, pies, papuga. I tą bryłę korzeniową wsadzę w to miejsce w mojej skrzyni, tam gdzie pokazywałam wam tą, ten lubczyk, który odbija. Mój pies chce bardzo iść do mojego męża, bo tam, a za chwilę wam pokażę, na co się doczekałam. Ale tak, będziecie ze mną widzieć, czy jest szansa na to, żeby lubczyk z Biedronki odbił i cieszył mnie w lecie nowym, świeżym czym? No liściem, nie? Nie wiem, jak się to tam nazywa całe, ale pachnie tak jak należy, także lubczykiem 5,80. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo ja tak posadziłam szczybiorek i się udało, także będziemy widzieć, czy to da radę. W laćkach, ale chcę wam coś pokazać, bo chyba się doczekałam. Tu Emilii buciory się suszą po ostatnim chodzeniu po kałużach i teraz wam coś pokażę, bo chyba się doczekaliśmy. 6 lat, jak tu mieszkamy. I upominałam się, prosiłam właśnie o ten chodnik. I będzie chyba chodnik. Zebrali nam rowy. Także tak, trochę roboty nas czeka, bo nie wiem. Ja bym powybierała tej ziemi trochę do kwiatków, do moich doniczek. Powiem wam, że pomieszać z taką sklepową, to by było fajne. Nie wiem, co z tym, czy musimy to zebrać, czy nie. Mąż tu tylko trochę zebrał. Pan oczyścił rowy, zobaczymy, jak się to będzie działo. Ale chyba będzie chodnik, wreszcie cywilizacja. To jest jeden z tych dni znowu na wariata, słuchajcie. Byliśmy kupić prezent Emilce, bo idzie na urodziny do koleżanki i tutaj wybrała jej taką kartkę, stwierdziła, że coś jej tam namaluje, naklei i będzie młoda miała pamiątkę, także taką syrenką mieniącą się, bardzo ładna ta kartka. Czekolada to jest moja, tak, tak. Czekolada jest moja. Wzięła jej LOL. Surprise, to są te laleczki. Emilia nie ma do tego ciągutek, ale wiemy właśnie, że dziewczynka, która ma urodziny, lubi, więc proszę bardzo, wzięliśmy jej LOL Surprise. Emilia wybrała jeszcze tutaj w Deals takie lizaki, zestaw takich lizaczków, a oprócz tego dziewczynka, do której idziemy, ma siostrę. No i żeby nie było przykro siostrzyczce, to wzięłyśmy jej jeszcze taki zestaw Barbie. Myślę, że będzie fajnie, bo wiecie, no drugie dziecko zawsze patrzy, że to jednak tylko tamtemu prezenty. No nie, u mnie tak zawsze dawali i ja jestem tak nauczona, że jak jest dwoje dzieci, jedno tylko świętuje, to drugiemu zawsze jakiś mały prezent jest. Także tak, tu jeszcze są Milky Way'e. Także młoda dostanie to i jest jeszcze gdzieś malowanka, tylko Emilia widzę wyniosła. A siostrzyczka dostanie to i też będzie jej przyjemnie. Także takie prezenty dzisiaj normalnie na jednej nodze były zrobione.
No i tak, pokazałam Wam prezenty, powiedziałam Wam, że sukienkę zawiozę, zawiozłam. Sukienka jest odebrana, dostałam wiadomość, że jest jak na tą koleżankę, na tą osobę. Także bardzo mnie to cieszy, kochana, mam nadzieję, że będziesz czasem wspominać, jak w niej będziesz paradować, niech Ci się dobrze nosi. Z mojej strony to była mega przyjemność, że mogłam komuś sprawić właśnie troszeczkę radości. Jak widzieliście, byliśmy też kupić właśnie prezenty. Brian też kupił prezent dla swojego kolegi, bo idzie na 18 w sobotę. Także powiem Wam, że to był taki rajd po mieście tak na szybkiego, bo raz, że te moje dzieci były takie na dwa razy, więc wpadliśmy dosłownie do jednego sklepu, potem do drugiego. Prezenty były zakupione. Czy pójdą? Nie wiem. Zależy od tego, jak się będą czuły, ale prezenty są, mamy. Jak nie dadzą w tym dniu, to dadzą kiedykolwiek indziej. Także tak. Wam już dziękuję. Z Wami się żegnam i idę, zabieram taczki i idę po tą ziemię, którą Wam pokazywałam tam w rowie. Emil, jak widzieliście, zasnęła biedaczka, więc chyba to nie będzie tylko alergia. Ja wykupiłam syrop na alergię, żebym miały. Wzięłam też jeszcze coś przeciwgorączkowego. Trzymajcie kciuki, żeby się to nic nie rozwinęło. Brian czuje się już naprawdę dobrze, nawet zjadł, także myślę, że już będzie dobrze. A Was zapraszam już w piątek. Mam nadzieję, że coś Wam się podobało i zasłużyłam na tego kciuka. Buziaki i do zobaczenia w piątek.